Proszę Państwa, 25 lat temu kolega Maciej Bała, popularny dziadzia, rozpoczął swoją karierę piłkarską na tym stadionie. W dniu dzisiejszym kończy swoje czynne uprawianie sportu. Przyczynił się do wielu radości dla drużyny Torku. Serdecznie dziękujemy za te 25 lat spędzonych na murawie naszego stadionu. Podziękowania od zarządu klubu dla kolegi Maćka Bały złożą prezes klubu sportowego Borek, pan Wojciech Norczyk oraz kierownik pierwszej drużyny, pan Marek Szymański. Wszyscy przyłączamy się do życzeń i gratulacji dla popularnego dziadzia. Dziesiąta minuta, rzut rożny wykonuje Tomek Grzesiak. Interwencja obrońcy Zieleńczanki. Powtórka, Juskowicz! Niestety, było blisko. Tomek Adamek. W sobotę walka z Kliczko. Dzisiaj rozbieganie na Żywiecki. Ogień Tomek. Było i obrońcy, nie? Masakra. Ofensywnych było trzech zawodników. Lecz. No, sam. Ale ładnie to jest. Ale... kurwa. Nagrywa. Nie przeklinamy to. Nie przeklinamy to. Pierwsza sportowa. Bo to pilotażowy jest. Masakra. Brawo, trenerze. Dostaniemy bramkę, to się obudzimy. Cicho. Pan, jaki. Cicho, dobra. No. Nie nagrałem to nędznie, ale jest 1-0. To masz trzecie... No, asysta. Bagno? Bagno strzeliło, to nie. Cała. Jedź, Dudy! No. Kurwa mać. Ale mu dał. Dobra. No! No! Nie, no Dudy. Brawo! Ale szalił z głowy. A dobrze to nagrałem teraz, idealnie. Adaś wchodzi. Brawo Bagno! Brawo Brody! Adrian Brody, druga asysta. A czwarta w ciągu dwóch meczów. A tutaj już... Chlebczarek. O, a tu mamy...
naszego sympatycznego kolegę z Kazimierza. Z Kazimierza. Adam Pistorek. Co to jest zmiana bez tego? Tak. Aha, nikt nie schodzi, ale Adam wchodzi. A Darek już jest w klubie. Dobra. Widzisz? Poszedł Adaś. Brawa, Daś, dobijaj! Jezus! Jest do wejścia przygotowany kolega Wanatowicz. Zmiana w drużynie Borku. Piotruś, za Bagna. Niemożliwe. Strzelec dwóch bramek. Piotr Bagnicki opuszcza boisko. W jego miejsce jeszcze nieoszlifowany diament Piotr Wanatowicz. Wypaczony przez scouting Borku w dzielnicy Nowa Huta. Oddaj po prostu Festyn. Festyn, nie? Porany dosyć. Skorek? Uderzaj! Podlewasz go! Brawo! Brawo! Brawo, Adi! No i dobrze, no! Tak ma być. Przyjęcie i bomba. Czy bomba to nie była? Też mam takie wrażenie, że Zemrzyce to było troszkę... Że Zemrzyce to troszkę lepsza. Kupczyk? Ile już jest? Trzecia? Druga? Nie, pierwsza, tak? A nie, jego w tym sezonie. Druga. Ty, ale on tu dostał żółtą, przecież czerwona, no właśnie. No, tu dostał, dostał żółtą w pierwszej połowie. A win? No. Tak. No i niestety... Nie fauluj! Stój, nic nie zrobi! No Blaszka się ładnie pokazał, nie? Muszę. O Jezu, zadbiła się. To. Tak, to ten, piętami się grają. Kurwa ma. Dobra. Mogę? No teraz właśnie. Myślałem, że oni z tą łapką będą robić. Wow. Jak mu da żółtą, to będzie but. O kurwa. Ej, nie, nie, nie. Kurwa. Aha, tak, panowie, jeszcze! Ej, grajcie, grajcie! Wykonawcą z tego fragmentu gry, właściciel kamery, Adrian Szopa. Młotkownia, brawo! Albo bramka, albo życie. Zawił. Kolejny bezkompromisowy zawodnik. Ale bardzo ładny, ta trybunka kryta to jest wzór. Kiedyś było grzanie. No. To jest farylka. Żubrożny, Tomasz Grzesiek wykonawcą. Tomkowicz dzisiaj te żółty rożne, to się pewnie wychodzimy. No, coś, coś. I Adrian! Ajajaj, no nie. Widziałeś jeszcze? Mam to nagrane. Masz to? Łudasz dobrze, patrz, brama. Ajajajajaj. Jeszcze idź za ciosem. Wszystko ma dobrze. Odbij, odbij. Razie klepę z nim. Daj mu teren. Daj mu teren. Brawo. Brawo. Czemu nie? No Tomka teraz chyba gra. Ostatni gwizdek sędziego, Borek wygrywa 3-1 z strzelcami bramek dla gospodarzy. Piotr Bagnicki dwukrotnie oraz bliżej nieokreślony osobnik z Zielonek po kuriozalnej sytuacji zdobył bramkę samobójczą. Dziękujemy, zapraszamy na kolejne spotkanie.